Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. No i kolejny film, moi drodzy. Tak, na urlopie byłam, nie było mnie długo, a wcześniej pracowałam i też przed urlopem nawał pracy był. A teraz już końcówka urlopu, na tej końcówce spróbuję właśnie coś nagrać. I dzisiaj taki temat sobie wybrałam, temat dotyczący karmy, ale po to, by odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tematami karmicznymi, które bardzo w wielu wątkach, w wielu komentarzach były zadane właśnie po ostatnich filmach dotyczących karmy. Tak więc dzisiaj na ten temat sobie porozmawiamy, a najpierw jeszcze jedna jakby bardzo, bardzo ważna rzecz, a mianowicie książka. Książka Oswoić śmierć, o której już mówiłam, że końcówka i w tej chwili to już rzeczywiście już niedużo tych egzemplarzy, bardzo mało tak naprawdę w tym momencie już zostało. Więc sygnalizuję, kto jeszcze nie nabył, wiele pytań w mailach, nie na te adresy mailowe wysyłanych, więc mówię, można cały czas zamówić. Gdzie zamawiać? Jeszcze raz będzie podane właśnie w komentarzach pod filmem. Więc to temat mamy zamknięty, temat książki, ale moi drodzy, jedno z pytań, bardzo ważne pytania, które się powtarzają, dotyczyło, moi drodzy, oj, pomieszałam coś sobie, zaraz wam powiem. Już. Pani Agnesa zadała pytanie jako pierwsza, a potem jeszcze kilka było tego typu pytań, gdzie związek jest rzeczywiście z książką tego pytania. Co się dzieje ze zwierzętami po śmierci? Padło takie pytanie. Co się dzieje ze zwierzętami po śmierci? Tu jest cały rozdział temu poświęcony, moi drodzy. Jest rozdział dotyczący drzew, roślin ogólnie można byłoby powiedzieć, tak? I jest cały rozdział dotyczący zwierząt, dotyczący duszy zbiorowej, towarzyszących temu odchodzeniu różnych efektów dźwiękowych, energetycznych, no różnych. Na przykład nasz Maniuś, kotek, w momencie kiedy odchodził, włączył światło u pani weterynarz w gabinecie. Nikt nie dotykał się do kontaktów. W tym momencie, kiedy jego serduszko zatrzymało się, po prostu włączyło się tak zwane same światło. Dusza zbiorowa zabiera z powrotem tak jakby tą część tej duszy, która była w danym zwierzaczku, jest zabierana z powrotem. A więc, moi drodzy, no trudno, bo to jest bardzo duży temat, więc nie chciałabym odpowiadać jeszcze raz o czymś, o czym pisałam już w książce. Natomiast tutaj tylko sygnalizuję w odpowiedzi dla pani Agnesy, że dusza zbiorowa, zwierzęta mają duszę zbiorową i ta dusza zbiorowa dzieli się w momencie na jakieś małe kawałeczki, w momencie, kiedy powstają kolejne zwierzaki, w momencie, kiedy te zwierzątka odchodzą, dusza zbiorowa tak jakby wciąga, zabiera z powrotem tą cząstkę, tak, która przebywa w jakimś zwierzęciu. I tak jak mówię, zresztą odpowiedzi odsyłam do książki, a teraz już lecimy z dalszymi pytaniami. Pani Natalia zadała pytanie o samotność karmiczną i o niemożność stworzenia szczęśliwego związku. Czy jest coś takiego jak samotność karmiczna? I też już w filmach odpowiadałam szczątkowo w różnych filmach na taki temat, ale tutaj powtórzę jeszcze raz, tak, może być coś takiego, ale nie jest tak, że ktoś w taką samotność jest wyposażony od momentu swojego powstania na poziomie duszy czy na poziomie ducha. Nie.
to, że ktoś przeżywa taką samotność karmiczną, za to są odpowiedzialne różne programy, które nabył w trakcie swojego rozwoju, bardziej upadku niż rozwoju, tak? No ale to i tak jest rozwój. Nawet ten upadek jest rozwojem, tak? Jeżeli wyciągniemy z niego właściwe wnioski. Pierwszy główny temat, dlaczego ta samotność się zdarza, no to odsyłam do filmów, gdzie po prostu ślubowania zakonne, bardzo mocno blokujące, zakonne, pochodzące z różnych religii, w sytuacjach takich, gdzie te zakony no były na pewnych określonych zasadach, tak? I przysięgi, ślubowania składane, że człowiek będzie w celibacie, w tym wypadku będzie zachowywał czystość, w tym wypadku wstrzemięźliwość seksualną, bo o to przede wszystkim chodziło, no to miejsce oblubieńca zajmowało jakieś bóstwo, czyli no jakaś forma Boga, tak? W momencie, kiedy takie bóstwo no było mu ślubowane, że się go będzie kochać, że się go nie opuści, że będzie się mu wierną, spadły mi okulary, że będzie się mu wierną, czy będzie się mu wiernym, no to nie ma się co dziwić, że potem, jeżeli jest jakaś duża ilość takich ślubowań, że my nie możemy stworzyć związku, no bo jeżeli wydaje ci się, że jesteś osobą samotną, bo nie możesz wejść w związek, a jednocześnie masz bardzo dużą ilość takich ślubowań, no to nie jesteś osobą wolną na poziomie swojego umysłu podświadomego. Tylko jesteś osobą zajętą, zaangażowaną, przeznaczoną do celów wyższych, czyli służenia jakiemuś bóstwu. Więc w tym wypadku, no jaka to jest samotność? Samotność jest taka, że twoje bóstwo jest tobie niedostępne, tak? No prawda jest taka, że nikt się bóstwa nie pyta, czy ono chciałoby mieć tyle oblubienic, albo czy ono chciałoby mieć tylu oblubieńców, którzy by temu bóstwu chcieli służyć, tak? No, może jedno bóstwo chciało, inne bóstwo nie chciało być oblubieńcem, no i natomiast zajmuje miejsce. Dla rzeczywistego, prawdziwego partnera miejsce jest zajęte. Nie ma takiego miejsca, żeby dany partner mógł przyjść. I to nie jest tak, że nikt do ciebie nie dociera, bo nawet jeżeli z rzeczywistych partnerów, bo jeżeli nawet dociera, to ty masz napisane w energiach z daleka ode mnie. Stop. Nie ma prawa nikt się zbliżyć. Jestem zajęta. Jestem zajęty. No i koniec. I potem związku nie ma i nie będzie. I może być piękna kobieta, dobra, z pięknymi przymiotami duchowymi i nie będzie w związku. I co, nikt jej nie chciał? Nie. Jakieś bóstwo też nie chciało, ale ona chciała. Czyli dokonała kiedyś wyboru, że będzie służyła komuś innemu. Komuś, kogo nie ma w rzeczywistości, kto jest egregorem stworzonym duchem, tak? Czyli wielkim myślokształtem. Czyli jesteś w związku, tylko no nie z partnerem rzeczywistym. I takie ślubowania trzeba po prostu odwołać. Jakby kolejnym elementem, i tu żeby była jasność, ja nie wymienię wszystkich, bo na to by trzeba było osobny temat i zrobić weekendowe warsztaty, ale kilka takich najważniejszych blokad, na nich się po prostu skupię, po to, żeby nakreślić komuś jakąś drogę, gdzie szukać jakby rozwiązania uwolnienia się od tego, tak? Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Scenariusze popisałam, żeby nic nie umknęło mi. Praktyki niszczenia związków partnerskich. Są to całe programy, w których zawierają się takie praktyki. Są to misje, które przyjęliśmy do realizacji. Każda misja będzie bardzo wielką przeszkodą do tego, żeby być w związku. Bo nawet wiecie, weźcie na przykład niektórych polityków albo niektórych celebrytów. Oni też mogą być w jakichś związkach, a te związki mogą być albo nieszczęśliwe, albo pozornie szczęśliwe, ale ktoś jest nieobecny, bo realizuje jakiś plan. Ktoś na przykład realizuje polityk plan, by na przykład, nie wiem, Polska była najważniejszym państwem na świecie. Powiedzmy. No to nie będzie zaangażowany, tu się nam piesek tłucze trochę, to nie będzie zaangażowany wtedy w związek.
tylko będzie do tego domu trafiał od czasu do czasu. To samo jakby celebryta, który gdzieś tam występuje, nie wiem, jest piosenkarzem, występuje dużo, wyjeżdża. I to są osoby, które niby są w związku, no chyba, że ta druga osoba jeździ razem z nimi, ale jeżeli nie jeździ, no to tak naprawdę czy ten polityk, czy ten celebryta, no jest w jakiejś samotności, no chyba, że specjalnie nie bierze ze sobą tego, nie wiem, współpartnera swojego, czy współpartnerki, no po to, żeby, że tak powiem, mieć wolny dostęp byłby do niego z rzeszy fanek, tak, które też jeżdżą za takimi osobami. U polityków też jeżdżą fanki z pomniejszych jakichś ugrupowań, znaczy z tego samego ugrupowania politycznego, ale z jakichś oddziałów, nie wiem, młodzieżówki na przykład. I wtedy oczywiście nie ma wstrzemięźliwości seksualnej zachowanej w ten sposób. Natomiast jest poczucie samotności, niezrealizowania, bo te osoby brane zastępczo, przyjmowane do życia, no jako, nie wiem, erzac, tak, zastępstwo za osobę, której nie ma, a która gdzieś tam przebywa, przykładowo w domu wspólnie zbudowanym i tak dalej, może pilnuje jakichś dzieci i tak dalej, zostawiona tam specjalnie po to, żeby nie przeszkadzała ta osoba w realizowaniu misji. No celebryta jaką może mieć misję? No oczywiście chce przekazać jakieś treści, często górnolotne, poprzez swoje piosenki. Chce dać radość ludziom. Chce, żeby się zastanowili nad czymś. No różnego rodzaju mogą być misje. I wtedy idzie, realizuje i to, co tam robi, jest dla niego najważniejsze. Reszta to pobocze. A że się przy tym czuje samotny? A przecież skąd taka rotacja w tych związkach? Skąd taka rotacja? Przecież parę czasopism się dobrze przy nich wyżywia i utrzymuje, plotkując na tematy takich celebrytów, tak? No przecież to jest bardzo duża pożywka. Jak to wszystkich ludzi interesuje? Co tam, kto tam, gdzie tam, z kim tam, znowu, tak? No i co? Piąta żona i dalej samotny się czuje. A politycy co? Nie idą w tą samą drogę. Jak tam trochę go mu się uspokoi, trochę ma złapie pozornego poczucia bezpieczeństwa, że, no, że po prostu jest już taki bardzo ważny. Od razu przeważnie zmieniają na młodszy model kopię starej żony i tyle, żeby mu bardziej do wizerunku pasowała. Ale tu ma misję. I wtedy będzie niszczył swoje związki, w których mógłby trwać, które może wcale nie były takie złe, ale poprzez swoją wieczną nieobecność też będzie takie niszczenie związków. To tylko jeden, czy ci politycy, czy celebryci, to były tylko dwa przykłady, a przecież jeszcze więcej może być przykładów takich misji, gdzie związek będzie przeszkadzał. Związek będzie przeszkadzał w realizacji. Może to być misja społeczna, może to być misja religijna. Nie ma znaczenia. Misja to jest taka, że jest najważniejsza, a reszta gdzieś tam jako pobocze. To samo dotyczy dzieci, które w takich związkach mogłyby być. Albo w ogóle nie będzie wchodził w związki ktoś, w ogóle nie będzie miał żadnych potomków, nie mówiąc już o partnerach, no właśnie po to, żeby nic nie zakłócało przebiegu misji. No tutaj na przykład osoby, które, no nie wiem, kamikadze tak zwani, tak, realizacja jakaś, a często wyrwana ta osoba jest z rodziny po to, żeby nawet mogła dla danej misji poświęcić życie. Jeżeli ktoś ma takie programy i co z tego, że w tym momencie jesteś w Płocku na przykład nauczycielką, myślisz i jesteś samotna i raptem się okazuje, przy rehealingu, raptem się okazuje, że no nie ma miejsca na partnera, bo jest misja jakaś wpisana jako najważniejsza. I wtedy co będziesz robić? Będziesz się poświęcać swojej pracy. I będzie się wydawać, że no jak się zjawi partner, no to ja wtedy dopiero zrezygnuję z części obowiązków. Bardzo dużo słyszałam takich opowieści. No tak, to się nie dzieje. Tak to się nie dzieje. Nie ruszaj, czarusiu, nie ruszaj, kochanie. Nie ruszaj.
do kabelka mi się próbuje czaruś dobierać od mikrofonu. Dobrze, dobry psiunko, dobrze. Dobry psiunko. Więc tutaj, jeżeli ktoś takie praktyki uprawia, to trwa w jakiejś iluzji, że zostawi te obowiązki w momencie, kiedy pojawi się ten partner. No nie zostawi tych obowiązków, nie. Albo zostawi je tylko na moment, na chwilę. Potem do niej wróci, bo nie ma możliwości, jeżeli ktoś ma iluzję misji wpisaną do głowy, zrezygnowania z tego, po prostu. Bo co tam, głęboko w tym umyśle podświadomym tkwią wtedy takie jakby zalecenia przyjęte przez siebie, czy jakieś tam zobowiązania, tak, że no nie, Bóg się pokocha, nie pokocha misjonarza, albo Bóg będzie kochał misjonarza, jak misjonarz zrealizuje misję. Więc jest to bardzo, bardzo dwoiste, bardzo może być dużym utrudnieniem i będzie blokować po prostu. Co jeszcze? Może być poczucie niezasługiwania. To często może być tak, że się te blokady po prostu ze sobą będą łączyły w jakąś całość. Może być kilka tych blokad na raz i wtedy nie zasługuje, ma poczucie niskiej wartości. Może z danym, no nie wiem, ewentualnym kandydatem na partnera już ta osoba się gdzieś spotykała w karmie, w jakiejś hierarchii. Wtedy ktoś był niżej postawiony w hierarchii życiowej, ktoś inny wyżej, tak? I to wtedy też może być niezasługiwanie. Niskie poczucie własnej wartości, w zależności od tego, z jakiego rodu ktoś, czy w jakie rody się wcielał, też będzie tutaj miało bardzo, bardzo duży wpływ. Ktoś może o sobie w ten sposób właśnie myśleć, że nawet nie próbuje zrobić ze sobą porządku, no właśnie dlatego i z takiego względu, żeby no czuje się niżej postawiony, no to kto może się nim zainteresować? On myśli, że nikt, bo nie zasługuje na miłość, nie zasługuje na uwagę ze strony drugiej osoby. Co jeszcze? No wtedy tworzą się tak zwane wewnętrzne zakazy. Sam sobie może również zakazywać z różnych powodów najprzeróżniejszych bycia, trwania w jakimś związku, wejścia w ogóle w jakiś związek. Ktoś może mieć taki zakaz wewnętrzny, że nie będę tworzył związków, dlatego że coś komuś obiecałem, na przykład jakąś opiekę, nie musi być ta obietnica z tego życia, a na przykład mamie z poprzedniego życia obiecałam, że się będę, albo nawet z tego życia, opiekować rodzeństwem, rodzicami, tatusiem, mamusią, no różne, babcią, dziadziem, tak? I ktoś umiera wcześniej, a my, będąc w tych emocjach związanych ze śmiercią danej osoby, jeżeli składamy taką obietnicę, to nadodpowiedzialność poparta energią emocji, którą przyjęliśmy, nie pozwoli nam ułożyć sobie życia. Tylko będziemy wtedy trwać właśnie w jakimś takim no spełnianiu za wszelką cenę. To też może mieć znamiona jakiegoś misjonarstwa tutaj. A to po prostu będzie trzymała przysięga, żeby wypełnić dane zobowiązanie, żeby nie zawieść tej osoby, która umarła. No przecież obietnice w momencie śmierci bardzo są obietnicami, takimi mocno jakby mocującymi się w umyśle podświadomym człowieka, ze względu właśnie na wielość, na taki bagaż, ciężar emocji, która wtedy była odczuta w momencie, kiedy zdarzyła się dana sytuacja. Nadodpowiedzialność. Nadodpowiedzialność wzięta na siebie za drugiego człowieka. No niestety, każdy za siebie sam jest odpowiedzialny, a na przykład małoletnie dzieci, wiesz, nie są małoletnie. Potem stają się w pewnym momencie dziećmi dorosłymi, a osoba, która ma taki wewnętrzny zakaz, w dalszym ciągu nie będzie wchodziła w związek, no bo nie będzie się czuła wolna. Wolna. I nawet jak potem te, no nie wiem, dzieci poszłyby swoją drogą i same weszły w związki, tak? To osoba, która się nimi opiekowała, czy starsza siostra,
czy no nie wiem, jakaś ciotka, czy jakiś tam wujek, to będą w dalszym ciągu próbować mieć pieczę nad życiem tamtych dzieci, nawet już albo bez względu na to, że te dzieci są już dorosłe i same na przykład pozakładały rodziny. Nie, osoba zostaje samotna. A wtedy z powodu też tego, że no nie zasługuje, muszę pilnować, tak? Nie dość, że nie zasługuje, to jeszcze muszę pilnować. Mogą się te różne elementy, te różne programy pełne różnych wzorców postępowania mogą się po prostu ze sobą łączyć. No i wtedy mamy jak mamy. Więc tyle Pani Natalio, myślę, że to może coś rzeczywiście będzie pomocne. Co jeszcze? Pani Janka jako pierwsza zapytała. Dobry Bóg daje nam szansę i w kolejnym wcieleniu daje nam szansę. Czy wszystkie wcielenia to plan i dzieło Boga? Bóg daje nam szansę, by wybrać tak, by nie wchodzić w iluzje karmiczne. Bóg wcale nie popycha nas do tego, Bóg jako Stwórca, żeby była jasność, nie popycha nas do tego, żebyśmy my się wcielali i wcielamy, ale również nam tego nie zabrania. Chcemy, to się wcielamy po prostu. To jest nasz wewnętrzny wybór, a nie jakieś... No, jest to jakby inkarnowanie, to jest jedną z możliwości tylko przejawiania się w taki sposób w różnych życiach. Są jeszcze inne możliwości. Natomiast czy wszystkie wcielenia to plan i dzieło Boga? Bóg dał wiele możliwości. Również jest taka możliwość, że ktoś wchodzi na ścieżkę inkarnowania się, poprzez kolejne wcielenia nabiera doświadczenia. To jest plan duszy. To jest zapisane w planie duszy. To dusza decyduje o tym, w jaki sposób no, przejawiać się, tak? Wszystko w zależności od tego, co ta dusza sobie przyjęła do przerobienia. Przerobienia, no nie lubię tego słowa. Co sobie przerobiła, przyjęła do poznania. Jaka forma samopoznania, bo ona wiedzę o tym, jak to teoretyczną wiedzę, jak to może być, to ona posiada. Natomiast poczuć, czyli ona chce tą swoją wiedzę, którą posiada, połączyć z doświadczeniem. A że się wciela i zapomina przy wcielaniu, przy zagęszczaniu, a to mówiłam już wielokrotnie, zwiąże z zagęszczeniem się energii. I wtedy co następuje? Upadek świadomości. I dlaczego my się ciągle wcielamy, tak? Dlaczego tyle tysięcy lat czasami to trwa, że my się tak wcielamy? No moi drodzy, ponieważ wchodzą w grę iluzje karmiczne, czyli w momencie, kiedy jest nam proponowane jakieś tam kilka wcieleń, z których możemy wybrać, no co dalej, to my często, bardzo, bardzo często, 90 kilka procent przypadków to jest wybór obciążony iluzją jakąś karmiczną. Że nawet jak mamy 100% możliwości realizacji w jakimś wcieleniu, zawsze jest takie wcielenie proponowane wśród innych wcieleń. I nie jest tam ułożona z góry droga, że tu po kolei coś tam ma się wydarzyć w tym życiu. Nie. Tylko są pokazywane takie czynniki, ja nazywam je kamienie milowe karmiczne w każdym wcieleniu, gdzie będzie możliwość skonfrontowania się z jakąś lekcją, z jakimś doświadczeniem. Ale jaka droga do tego doprowadzi, to zależy od naszych własnych wyborów. Przecież my możemy równie dobrze stworzyć bardzo dużo pozytywnej karmy poprzez swoje wybory, jak i pogrążyć się również karmicznie poprzez negatywne, niekorzystne dla siebie wybory w danym życiu. A pierwszy główny wybór danego wcielenia. Na planach międzywcieleniowych, przed każdym wcieleniem dostajemy taką propozycję. Bo to, co czytamy w internecie, prawda, na różnych grupach ze świadomością, o świadomości, tak, rzekomo. Znaczy o jakiejś tam świadomości, przeważnie niskiej, że władcy karmy wpychają nas na siłę, kłamią i oszukują. No jeżeli masz takie intencje, to oczywiście, że trafisz na takie istoty na poziomie niskiego świata astralnego i będą cię kłamać, oszukiwać, wpychać i tak dalej.
W większości jednak jest tak, że jeżeli wcielasz się na wyższych płaszczyznach, z wyższych poziomów, to wcale nie spotkałam się z tym, żeby ktoś kogoś wpychał na siłę. Są propozycje, z których możesz skorzystać albo nie. To ty wybierasz, z czego ty chcesz korzystać. Równie dobrze możesz zostać i licząc na, nie wiem, w czasie ziemskim, możesz sobie tysiące lat siedzieć w tym, na poziomie tego świata astralnego. I co? I nikt cię za łeb nie weźmie i cię nie wepchnie na siłę do jakiegoś życia. No chyba, że kogoś, jakąś istotę do tego zobowiążesz, żeby właśnie tak się stało. No to będzie cię pilnować. Czaruś tam się bardzo mocno kręci. Szogunek poszedł spać, a Czaruś, czyli piesek, mocno się kręci. Tutaj bardzo aktywny. Mam nadzieję, że mi tu nic nie wolno, że nic tutaj nie pogryzie. I teraz szansa jest taka, że zawsze możesz wybrać tak, jak chcesz. Możesz zawsze wybrać dla siebie korzystniej. I jeżeli opiekunowie, twoje istoty opiekuńcze, wysokowibracyjne istoty, które mówią ci, ale zobacz, tu jest takie wcielenie, że możesz wszystko sobie, mój duchu, poznać zgodnie z planem twojej duszy. 100% masz tu możliwości realizacji wszystkiego, a ty nie, bo ja muszę tą mamusię muszę spotkać, albo jeszcze lepiej, nie, bo ja tam spotkam takiego partnera, już go znam, będziemy razem w związek w tym życiu i lecisz, a twoje 100% możliwości spada na całkiem mało albo tylko na trochę mniejsze i już. Przecież naprawdę weźcie pod uwagę to, co dotyczy karmy. To nie jest jakaś kara boska. W ogóle to nie ma nic wspólnego z karą. Natomiast moim zdaniem ma to bardzo duży związek z kreacją, z tworzeniem. No to zastanów się, co tworzysz. No jak się zastanowić nad tym, co się tworzy? No popatrz na obecne życie, jakich dokonujesz wyborów. Czy twoje życie cię satysfakcjonuje? No i tu masz od razu odpowiedź, co tworzysz. Dlaczego nie jesteś szczęśliwy pomimo, tak? Czyli zharmonizowany sam w sobie, tak? Żeby ci było miło, dobrze i przyjemnie w twoim własnym życiu. Rękę wyciągam, się tutaj nastawia cały czas do drapania. Czarowidło moje. Więc wybierz, sam wybieraj. Przecież czy to nie jest wspaniałe, że my tak naprawdę zawsze mamy jakiś wybór? My tylko czasami, albo może nie czasami, dosyć często nie widzimy, że my mamy wybór, tak? Nie bierzemy pod uwagę wielu możliwości, jakie mogą być naszym udziałem. I tyle, i dylematy, co by było dobre, a co czujesz, co by było dobre, co mówi twoje serce, co mówi też twoja nieoczyszczona albo oczyszczona podświadomość na dany temat. I tak sobie tutaj odpowiedziałam, mam nadzieję, że panią Jankę i te inne osoby, które o to pytały, to zadowoli. Dusza zawsze robi modyfikacje, o tym trzeba pamiętać. Ona bardzo dobrze wie, czego ona chce. Wystarczy może spróbować jej zaufać albo próbować nawiązać lepszy kontakt ze swoją duszą i wtedy będzie wszystko łatwiej nam szło. Dobrze, kolejne pytanie. O, ktoś zadał, pan Dariusz zadał pytanie jako pierwsze, ale kilka osób też właśnie było zaniepokojonych. Czaruś, przestań. Jak to możliwe? 9 razy spotkać tego samego partnera. To chyba z ostatniego filmu było. A ja się pytam. Od razu jak tylko przeczytam to pytanie, to no nie wiem, troszkę mi się zachciało śmiać. Jak to możliwe? 300, czy 400, czy 500 razy spotkać tego samego partnera? To już jest rondo. Format
takiego tak zwanego, ja to tak nazwałam sobie, karmicznego ronda, po którym jeździsz i jeździsz i nie możesz zmienić pasa. Jeździsz w kółko. Co to znaczy jeździsz w kółko? To znaczy, że cały czas podejmujesz takie same decyzje. Więc skoro podejmujesz takie same decyzje, czyli nie uzdrowiłeś czegoś w związku ze spotykaniem się z tą osobą, więc no... Po co trwasz w przywiązaniu 9 razy, 300 razy, 500 razy do osoby? Dlaczego czujesz się niepełny i co się dzieje z poczuciem bezpieczeństwa, które jest bardzo mocno zaburzone danego człowieka, że cały czas dokonuje takich samych wyborów? Nie wyciąga się wniosków, a podtrzymuje się iluzję. Pamiętam na przykład decyzje swoje własne, tak, to z moich własnych sesji związanych z regresjami, kiedy pracowałam mocno nad sobą, tak, uzdrawiając jakby karmiczne czynniki związane z pewnymi zależnościami. A wszystko układało mi się tak w życiu, żeby no iść w kierunku egzorcystów, żeby w tym życiu znowu być egzorcystą. No i co, moi drodzy? Przy sesjach naliczyłam około 100 żyć, a potem przestałam liczyć, tylko myślałam, że zwymiotuję i spadnę na podłogę. Leżałam na takim stole do masażu wtedy. Często robiłam w ten sposób sesję. Albo na podłodze. No ale też no to na podłodze już potem było bezpieczniej, nie? Bo już z niczego nie spadnę. Po co było tyle razy? Co jeszcze chciałam poznać? W momencie, kiedy udało mi się to uzdrowić, od razu mogłam podjąć zupełnie inne decyzje i zupełnie inne jakby ścieżki, tak? Mogę robić, mam ten talent i co z tego, ale nie muszę, tak? Mogę poznawać i pracować w zupełnie inny sposób. Więc jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że spotyka się tą samą osobę w karmie. Mogą to być nasze dzieci, mogą to być, nie wiem, partner z obecnego życia. I nie muszą to być tylko partnerstwa, że spotykaliśmy się w jakichś życiach, powiedzmy tam te 10, 20, 30, 500 razy. W takiej formie. W różnych relacjach mogliśmy się spotykać również. Tylko co z tego, co mieliśmy przerobić wtedy, jako doświadczenie, jakieś doświadczenie z tego wynikało. I czy w obecnym życiu, czy my już to przerobiliśmy, czy dalej podtrzymujemy jakieś, no nie wiem, swoje lęki. No bo skoro musisz z kimś się spotykać ileś razy, to na pewno masz zaburzone poczucie bezpieczeństwa. To są lęki i podtrzymujesz iluzję, że musisz z kimś, bo bez kogoś możesz być niepełny, nie taki jak potrzeba, albo się wcielasz tysiące razy po to, żeby wreszcie uzyskać coś od kogoś, żeby on ci to wreszcie dał. No to często bliźniacze płomienie, tak? Tak robią, żeby coś ci dał, żebyś się wreszcie poczuł pełny, a poczucie się pełnym nie zależy od żadnej istoty, od żadnego, nie wiem, człowieka, osoby, ducha. Nie, zależy tylko i wyłącznie od nas samych, więc nie jest niczym dziwnym, że są tak zwane ronda wcieleniowe. A tutaj trzeba byłoby jeszcze też zastanowić się, jak bardzo niektórzy są dumni z tego, że są starymi duszami. Jak często czytam na ten temat w internecie. O, jestem starą duszą, jestem starą duszą. No to fajnie. To znaczy, że się repetował w paru klasach, po prostu, ucząc się. I dlatego tutaj dużo jesteś. Niewyciągane były wnioski, prawda? Czyli długo trwający musiał być upadek świadomości. Więc tyle, panie Darku, na ten temat mogę powiedzieć. Pani Krystyna zapytała, a co z miłością duchową? No a ja teraz tak, co? Zaczęłam się zastanawiać, co? No trudno mi zrozumieć, co ktoś może mieć na uwadze, myśląc o miłości duchowej. Czyli jaka to ma być miłość duchowa? Bo dla mnie to każda jest duchowa, tak? Każda miłość, jeżeli jest to rzeczywiście miłość. Bo trudno mi powiedzieć, co tam pani mogła mieć na myśli, używając takiego określenia, miłość duchowa. To, co czujemy w sercu, zawsze, czy z serca,
będzie zawsze duchowe. Spotkałam się z określeniem miłości duchowej, takiej, która na przykład wyklucza seksualność. No to, to jeżeli coś jest wykluczeniem, coś wyklucza jakiś aspekt nasz, no to to już nie jest miłość. I nie jest to żadna miłość z poziomu serca. Jeżeli wykluczenie następuje, na przykład w tym wypadku płciowości, seksualności naszej, no nie wiem, życia materialnego, to to nie jest miłość, bo myśmy zostali inaczej stworzeni w zupełnie inny sposób. Stworzeni zostaliśmy jakby, no rzeczywiście jest to prawda, na podobieństwo z najwyższego źródła. My jesteśmy istotami boskimi, czyli Stwórca, nasz Kreator, wyposażając nas również w miłość, to dobrze wiedział, że miłość jest pełnią. Miłość nie wyklucza niczego. Jeżeli my coś wykluczamy ze swojego życia, to znaczy, że my idziemy jakby przeciwko temu Stwórcy, czyli nie akceptujemy jakiejś części siebie. Po prostu. Nie akceptujemy tego, że w ten sposób zostaliśmy stworzeni. Właśnie tak, z tą seksualnością, z tym życiem materialnym. Dlaczego miłości duchowej nie można czuć do pieniędzy albo do, nie wiem, kontaktów seksualnych z osobą, którą się kocha? Dlaczego mamy z tego zrezygnować? To się pojawiają od razu myśli, a właściwie myśli oparte na programach, negatywnych programach, właśnie związanych z takim, no nie wiem, myśleniem o tym, że jest to brudne, że jest to nieczyste. A przecież jest to energia wymiany, na energii wymiany się opiera. Tylko my się wymieńmy miłością albo z poziomu miłości i będzie wszystko w porządku. Miłość duchowa, można, nie wiem, było powiedzieć jeszcze miłość bezwarunkowa albo wszechogarniająca. Bezwarunkowa, czyli bez warunków, czyli akceptująca wszystko. No to jak bez warunków, no to już wiemy, bez jakiegokolwiek wykluczania czegoś, co dotyczy naszego własnego stworzenia, nas jako istoty boskiej. To tak jakby zaprzeczać Stwórcy, że on nie wiedział, co robi. No znowu wracamy do tego, no wszystko się Bogu udało, tylko starość mu się nie udała, tak, seksualność, pieniądze mu się nie udały. Pieniądze stworzyli ludzie jako energię wymiany. Wcześniej wymieniali się, nie wiem, produktami, tak? Barterowe wymiany były bardziej. Więc o co tutaj Pani chodzi, Pani Krysiu? Co jest miłością duchową i czy rzeczywiście jest to bez warunków miłość? I wtedy okej, z poziomu serca, ale zawierająca wszystkie aspekty. Albo miłość wszechogarniająca, podobnie jak świadomość wszechogarniająca. To znaczy, że swoją miłością mogę wszechogarnąć na poziomie wszechświata. Najpierw na globalnym, okej. Ale potem na poziomie wszechświata albo wszechświatów, czyli całego stworzenia, czyli wtedy również wszechogarniam swoim rozumieniem i swoją miłością wszystkie istoty, które tam zamieszkują, bez zdziwienia albo stawiania ich niżej albo wyżej od siebie. Tylko wtedy jest ten znak równości, tak? Że każdy jest częścią tego stworzenia, oczywiście, jeżeli pochodzi z najwyższego źródła, a nie został stworzony potem przez istoty na podobieństwo, ale nie zawierające czynnika duchowego. Więc tutaj naprawdę należałoby się zastanowić, czy czegoś się nie wyklucza, jeżeli bierze się pod uwagę tylko miłość duchową, używając takiej nazwy, że coś jest tylko duchowe, a nie przejawia się w sposób fizyczny. No, taka miłość będzie blokadą, jeżeli coś wyklucza i nazywa się to miłością, to nie będzie po prostu miłością, tylko będzie jakąś blokadą energetyczną na drodze do oświecenia. Miłość jako miłość, bezwarunkowa, wszechogarniająca, nie będzie taką blokadą, bo nie wyklucza niczego czy nikogo, a miłość sama duchowa, gdzie wyklucza się pewne aspekty siebie, po prostu będzie tylko iluzją miłości. Więc tu tyle na ten temat.
Potem pani Alinka jeszcze jako pierwsza zadała pytanie o związki karmiczne. Jeszcze padło takie pytanie, czy związek karmiczny musi być od razu negatywny, dający brak szczęścia? Nie, nie możesz się być negatywny. Tylko jeżeli pracujemy i próbujemy uzdrowić różne aspekty siebie, no to w większości pracujemy z blokadami. Więc ja też będąc osobą, która na terapiach spotyka ludzi nieszczęśliwych, skupiam się na tym, żeby mówić o blokadach i mówić o tym, jak to usunąć. Co nie znaczy, że w niektórych filmach nie skupiam się też na tym, żeby mówić o radości, tak? Może być pozytywny, ale ma pochodzić i karmiczny, że spotykamy się z kimś tam, ale to spotykanie się ma pochodzić ze zwyczajnej wolnej woli, tak? A nie, że ciągle wchodzimy w te same role i spotykamy się w różnych wcieleniach, tylko w tych samych rolach i na bazie różnych kontraktów między sobą pozawiązywanych, tak? Dlaczego? Kontrakty są negatywne, bo znowu będą nam świadczyły o lęku, że szukamy kumpla do tego, żeby spróbować razem się rozwijać, albo rozwijać się poprzez negatywne doświadczenie, że tam walczymy czy rywalizujemy ze sobą, więc musimy się spotykać, bo inaczej z kim będziemy walczyć, tak? Wtedy życie będzie niepełne. Znowu wracamy do braku pełni w życiu. Czegoś tam brakuje, bo jeżeli się spotykamy po raz kolejny, żeby przeżyć tą samą miłość, tak, i mamy zawarty kontrakt, że tylko z daną osobą taka miłość jest ważna, pełna i tak dalej, to ilu my się pozbywamy wspaniałych różnych rzeczy, doznań, poznań, ludzi, doświadczeń, które mogłyby być naszym udziałem. Przecież my tak naprawdę wtedy się blokujemy na inną istotę, tak? Na inne istoty, bo fiksujemy się tylko na jedną istotę. Więc może być pozytywny, może być pozytywna karma stworzona w takim związku, kiedy ludzie dają sobie wsparcie, dzielą się miłością. To wszystko jak najbardziej może być, ale ma wynikać z wolnej woli. I nie dotyczy na pewno czegoś takiego, że cały czas my się spotykamy tylko z tą samą osobą, bo wtedy się nie uczymy. My jesteśmy wtedy na rondzie takim spotykania się tylko z tą osobą. A kontrakty, jeżeli nas łączą, a nie nasza tylko i wyłącznie wolna wola, a nie iluzja wolnej woli, a kontrakty to lęki, a lęki nie dają pozytywnej podstawy. Lęki nie dają pozytywnej podstawy. Czaruś, nie. Zostaw mikrofon. Zostaw. Czarosław. Grzeczny bądź. Czy w ogóle można przerwać ten kołowrót wcieleń? Pyta pani Gosia. Że stwórca na pewno nie chce być nieszczęśliwy. Jeżeli my chcemy być nieszczęśliwi, to stwórca nie będzie nas ratował na siłę. I nas wyciągał z jakichś, jak to mówił Pawlak, z jakiejś kałabani, w którą żeśmy się sami wpakowali. To nie okoliczności tworzą się same, tylko my je tworzymy. My przyciągamy jak magnes te okoliczności, tworzymy je, przyciągamy również ludzi. Więc można przerwać w każdym jednym momencie, możemy przerwać. Naprawdę nie musimy nie wiadomo ile razy się wcielać. Wszystko zależy tylko od tego, co chciała tam poznać nasza dusza, czego chciała doświadczyć i jak szybko my jako duch dostarczymy jej pozytywnych informacji na dany temat, pozytywnych odczuć na dany temat, tak żeby też mogła iść jakby dalej, tak, do kolejnych doświadczeń, a duch, żeby nie musiał powtarzać w kółko i w kółko tego samego. Nie musisz się wcielać. Część osób mówi, że no, nie będę się wcielał, ja z tego rezygnuję. Większość tych osób, które tak mówią, przynajmniej te, z którymi ja się spotkałam, mówią w bardzo dużym gniewie. No to już wiadomo, że to jest taka iluzja, że powie tutaj, że już więcej nie chce, to już więcej nie chce. Zobacz, z jakiego poziomu idą twoje deklaracje i co ty tak naprawdę na ten temat wiesz.
coś wiesz, rzeczywiście, to nie miałbyś emocji. Jeżeli nie będziesz miał emocji, to możesz powiedzieć nie, ja w tym momencie dziękuję, rezygnuję, tak? No, ale czy od razu przerwiesz to wszystko? Nie. Równie dobrze, tak jak tu na ziemi, możesz nabierać doświadczenia, czy uczyć się bardzo podobnych rzeczy, no, nie wymagających ciała, ciała fizycznego, materialnego. A może się już nauczyłeś materii, życia w materii, nabrałeś tego doświadczenia? Nie wiem. Trzeba indywidualnie byłoby rozpatrywać, kto jakie rzeczy już tam przerobił, sobie uzdrowił. Więc kołowrót wcieleń można wybrać, tak? Przerwać. Można przerwać, ale muszą być to pozytywne wybory. I wtedy rzeczywiście już się nie wcielasz. A nie, że siedzisz potem znowu ileś lat na poziomie no nie wiem, świata astralnego. I na pewno Stwórca nie chce, żebyśmy byli nieszczęśliwi, żebyśmy przeżywali, ale jeżeli my sami idziemy w takim kierunku i no, stwarzamy właśnie takie, a nie inne zdarzenia w swoim życiu, gdzie poznajemy, poznanie jest poprzez ból i cierpienie, czy emocjonalne jakieś, czy duchowe, tak, czy czasami fizyczne, no to niestety, ale po prostu Bóg się nie sprzeciwia temu. Moment. Delikwenta pokażemy. Rozrabiaka. To jest rozrabiaka, Czarosław. I Czarosław teraz posiedzi troszkę grzecznie. Tak, też cię kocham. Dobrze. Dobrze. Już tak. Ale już będziemy jeszcze mówić. Już siedzisz grzecznie. Pani Jadwiga. Już dziękujemy bez całusków. Jak rodzice wybrali małżonka, to kto ma wtedy karmę? Jeżeli było to bez naszej zgody, to kto ma wtedy karmę, pyta pani Jadzia. Kto ma wtedy karmę? Czy młodzi, czy rodzice? Bo według pani Jadzi napisała, że rodzice mają wtedy karmę, czyli obciążenie karmiczne powstało poprzez to, że rodzice zaburzyli swoim dzieciom możliwość takiego wyboru, gdyby te dzieci poszły za sercem swoim, tak? A tutaj się nie udało. Nie udało się tak jakby, no żeby ktoś mógł sam zrealizować siebie. No i pani napisała, że myślę, że rodzice mają karmę. A ja zadałabym pytanie takie. A kto wybrał sobie takich rodziców? Dlaczego nastąpiło takie wcielenie, gdzie dane osoby wybrały sobie takich rodziców, wiedząc, że ci rodzice wybiorą mu takiego, a nie innego partnera? Dlaczego dane dusze zdecydowały się, że zgadzają się wtedy na takie wcielenie? To nie jest karma tylko rodziców. To jest karma i tych młodych, i tych rodziców. To, co negatywnego stworzyli między sobą, no to po prostu wtedy jak najbardziej dotyczy wszystkich. Łącznie przecież z partnerem, który został wtedy tym mężem czy żoną. I jeszcze jedno pytanie, nie wiem kto zadał, ale kilka było takich pytań. Ja nie wiem, co za karmę musiałam stworzyć sobie wcześniej, że w tym życiu mi tak dowalono utratą dziecka. No i znowu, to nie były decyzje pochodzące z zewnątrz, tylko gdzieś w kobietach jest otwarcie na to, żeby przyszło dziecko, w niektórych kobietach, żeby przyszło dziecko, które odejdzie. Jest na to wewnętrzna zgoda i przychodzą dusze, bo to nie kobieta wybiera sobie to dziecko, które odejdzie, tylko to dziecko wybiera sobie matkę. Więc dlaczego dowalono ci? Kto ci dowalił? Nikt ci nie dowalił. Była w tobie otwartość na to. To są bardzo trudne tematy związane z dziećmi. Była w tobie po prostu otwartość. Ale pamiętaj, że dziecko wybiera. Że to nie ty wybierasz dziecko, tylko masz w sobie otwartość.
by przyszła dusza, która chce takiego doświadczenia, doświadczenia śmierci. Napisałam sobie tutaj właśnie, no spotkałam się też z takimi przypadkami, że na przykład ktoś miał ostatnie wcielenie w latach 60. ubiegłego wieku. W latach 60., kiedy to wiecie, Ameryka, rock and roll i te sprawy. Młody człowiek, który się utopił i potem raptem on się wciela dopiero w latach 90., po 30 latach dopiero się wcielił. Ale w momencie, kiedy były robione regresje, okazało się, że 20 razy próbował przyjść na ten świat i cofał się. Próbował przyjść albo doprowadzał, że matka podejmowała decyzję do aborcji, a to było na bazie lęków danego dziecka. Albo doprowadzał do aborcji, albo doprowadzał do poronienia. Po to tylko, żeby jednak no nie pójść za tą decyzją wcześniej podjętą, że jednak się będzie wcielać. Czyli podejmuje decyzję, że się będzie wcielać, a potem cofa się. Cofa się. Albo urodzi się i umrze. Tak? Tutaj jeszcze dochodzą, ale tutaj to już odeślę do innych filmów, gdzie mówiłam, że wzorce magiczne wchodzą w grę i przychodzi mściciel. Tam proszę sobie obejrzeć jeszcze w innych filmach na świadomej, kiedy tłumaczę rolę mściciela, dziecka mściciela, bo to jest jeszcze osobny temat. A wszystkie inne sytuacje, jak również wcielanie się w dzieci na przykład niepełnosprawne, również innych ras kosmicznych, tak żeby przerobić ból i cierpienie, żeby przerobić ból i cierpienie. To są bardzo, bardzo trudne tematy. Dlaczego? Dlatego, że zostaje ta matka i ona po prostu potem cierpi. Ona cierpi, nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, że jest w niej gotowość przyciągania takich istot albo jakaś forma zobowiązania, że te istoty będą mogły u niej przetrwać w jej brzuchu, przy niej przez jakiś czas, przerobić to, co tam miały do przerobienia, a potem się wycofać. Czyli nie potrzebują całego życia, żeby czegoś doznać, tak? Żeby coś poznać. No i wtedy też, jeżeli nie chcemy czegoś takiego przeżywać, to trzeba uzdrowić ten aspekt siebie, który skutkuje właśnie taką otwartością na przyciąganie takich dusz, które chciałyby poprzez swojego ducha takiego doświadczenia, tak? Dziecka chorego, dziecka, które umarło. No bardzo ciężkie czynniki karmiczne. Bardzo duża otwartość często się zdarza u niektórych kobiet i niektórych osób, które chciałyby się wcielać albo nie chciałyby się wcielać. Dobrze, na ten moment tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania takie najważniejsze, najczęściej powtarzające się z poprzednich filmów. I dziękuję bardzo za dzisiaj i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia.